Cześć, kochani. Dzisiaj chciałam powiedzieć, w jaki sposób możemy odkrywać źródło różnych swoich problemów, na przykład jakichś emocjonalnych, tak, jakichś trudności, przez które przechodzimy. W jaki sposób budować samoświadomość, w jaki sposób odkrywać w sobie po prostu przyczynę tego, co powoduje, że nasze życie nie wygląda tak, jak byśmy chcieli. Otóż w momencie, kiedy czujemy się źle, na przykład dorgają nami jakieś trudne emocje, to ważne, aby po prostu, po pierwsze, nie uciekać od tych emocji, po drugie, aby usiąść sobie w spokoju i z taką intencją zmierzenia się po prostu z tym stanem emocjonalnym, z tą emocją. Ważne, aby od niej nie uciekać, to jest po pierwsze. Po drugie, kluczowe, aby uznać po prostu to, jak się czujemy. Bo nawet jeżeli czujemy jakieś takie emocje, które uważamy, że no nie, niedobrze jest czuć taką emocję, na przykład niedobrze jest czuć złość, albo niedobrze jest czuć gniew, albo wstydzę się, że czuję wstyd, albo mam poczucie winy za taką emocję. Nie wolno w sobie odrzucać żadnych emocji. Trzeba się po prostu z tym zmierzyć, uznać to, zaakceptować, tym bardziej, że wiele stanów emocjonalnych po prostu jakby no nie pochodzi nawet, nie są to nawet nasze emocje. Czasem po prostu przejmujemy jak gąbka emocje, energię od innych. Więc to też warto mieć na uwadze. I takie kluczowe pytanie, które warto sobie zadać w momencie, kiedy już sobie usiądziemy z tymi emocjami i powiemy, i zapytamy się po prostu, warto, aby zadać sobie takie pytanie, kiedy ja po raz pierwszy czułam się w ten sposób? I tutaj niekoniecznie musisz znać odpowiedź na to pytanie, zwłaszcza jeżeli pierwszy raz, kiedy to poczułeś, mogłeś mieć wtedy, nie wiem, 3 lata na przykład i tego zupełnie nie pamiętasz, ale chodzi o to, że to pytanie uaktywnia w tobie to doświadczenie, te wspomnienia komórkowe z tego okresu dzieciństwa na przykład, kiedy po raz pierwszy mogłeś się tak czuć i w tym momencie to wychodzi z ciebie, wychodzi na powierzchnię i masz z tym po prostu kontakt. W momencie, kiedy masz z tym kontakt, możesz po prostu wejść w to, połączyć się z tym. Ja wiem, że trudne może, że praca z emocjami może być trudna, zwłaszcza jeżeli to są takie trudne emocje. Natomiast od wielu lat wykonuję właśnie taką pracę z ludźmi, ale też bardzo, bardzo dużo czasu spędziłam na pracy ze sobą. Więc jeżeli potrzebujesz pomocy w tym, aby właśnie uwalniać trudne emocje z siebie, albo w momencie, kiedy na przykład czujesz, że nie masz połączenia do końca ze swoimi emocjami, nie wiesz, skąd pewne rzeczy, pewne stany przychodzą i jakby nie wiesz, jakie jest tego źródło, to zapraszam Cię z serca na kurs.